No cześć, witajcie. Nareszcie mogę podsumować styczeń i książki, które przeczytałam w styczniu. To pierwszy taki film, ale spodziewajcie się go co miesiąc. Zobaczymy, jak nam wyjdzie, czy one się Wam spodobają. Przeczytałam w styczniu 6 książek. I to jest szaleństwo. Chyba, nie wiem, co się stało, jakby, że aż tyle, bo naprawdę to się jakoś nie zdarza. No dobra, ale skoro to zrobiłam, to poniosę tego konsekwencje. I Wam opowiem, postaram się właśnie w miarę krótko, żeby jednak ten filmik nie trwał 30 minut. Bo spośród tych książek są książki wybitne, moim skromnym zdaniem, bo to cały czas jest moje zdanie i można mieć inne. Są książki fajne, spoko, ale po prostu chyba nie dla mnie, jakoś specjalnie mi, nie wiem, nie spodobało się jakoś wybitnie. I książki, których wolałabym nie czytać i... Och... Książką, od której zacznę i która zdobyła moje serce w całości, jest wspaniała. Jest książka Marii Reinemann, Nie przywitam się z Państwem na ulicy, szkic o doświadczeniu niepełnosprawności. I to jest taki, niepełnosprawność w ogóle, mówi się, że jest tematem w ogóle zakazanym, w sensie, że jeżeli pisać o niepełnosprawności, to nie używając tego słowa. No ale jak pisać o niepełnosprawności, nie używając tego słowa? Nie wiem. Nie pisać? Trzeba pisać o niepełnosprawności, tylko pisać mądrze. I wcale nie jest to takie częste, żeby pisać o niepełnosprawności mądrze, ciekawie. W ogóle spotkaliście się z czymś takim naprawdę rzadko. Marii Reinemann się to nie tylko udało. Ja myślę, że ona zapoczątkuje tą książką jakiś w ogóle nowy ruch, nowy pomysł, nową perspektywę opowiadania o doświadczeniu niepełnosprawności i w ogóle o niepełnosprawności. I teraz w jaki sposób to zrobiła? Po pierwsze, jest wybitnie inteligentną osobą. Po drugie, jest wybitnie oczytaną osobą. Po trzecie, jako antropolożka pracowała między innymi z kobietami, żyjącymi z zespołem Turnera. To jest taka wrodzona kondycja genetyczna, która sama w sobie nie jest niepełnosprawnością, ale która powoduje, czy jest jakby przyczyną wielu poważnych schorzeń, chorób i problemów właśnie w zdrowiu fizycznym. A sama Maria Reinemann jest osobą niedowidzącą. Więc doświadczenie bycia ani nie niepełnosprawną, taką na 100%, ani zdrową do końca, w sensie mającą te same możliwości poznawcze jak wszyscy wokół, jest także jej doświadczeniem. Opisuje to w niesamowity, elokwentny, błyskotliwy sposób. Czyta się tę książkę po prostu jak wdech i wydech. Ja wieczorem zaczęłam, rano skończyłam, bo tylko obudziłam się i od razu sięgnęłam po nią, żeby ją skończyć. I jeszcze słowem, które wzięłam z tej książki i nie znałam go wcześniej, to inspirational porn. I chciałabym też, żeby to słowo jakby bardzo warto go znać i o nim pamiętać. I dokładnie to jest, chodzi o użycie obrazów i historii osób niepełnosprawnych jako źródła inspiracji dla ludzi, którzy nie żyją z niepełnosprawnością. Wyciskając z historii często poruszających osób żyjących z niepełnosprawnością dla siebie zdrowego inspirację, no jest w tym jakaś moralna nieuczciwość. Bo on ma ciężej, to może i mi się uda. Jakby egoizm i coś strasznie niefajnego. O tym bardzo dużo pisze Maria Reinemann. Przeczytajcie tę książkę. Po prostu przeczytajcie. Jest króciutka. To było ważne dla mnie, żeby więcej o tej książce powiedzieć, ale dobra, jedziemy dalej. Druga książka i to jest książka, która spodziewałam się, że będzie wspaniała. Rejwach Mikołaja Grünberga, autora Oskarża Auschwitz. Tutaj mamy 31 jego opowiadań. Opowiadań o, ja to dla siebie tak nazywałam, o żydowskości. Bo nie tylko o byciu Żydem, ale także o niebyciu Żydem dzisiaj w Polsce oraz o nieświadomości tego, że jestem Żydem i o tym, kiedy na przykład dorosły człowiek, czasem właśnie uprzedzony wobec Żydów, okazuje się, że właśnie ma korzenie żydowskie, bo było to przed nim ukrywane. To są bardzo króciutkie opowiadania, nie tylko mądre, piękne i tak dalej i ważne, ale także jakby od strony takiej formalnej, od strony samego warsztatu, nie wiem jak to określić, wybitne, są jakby takimi perełkami. Każde opowiadanie jest perełką naprawdę, puenty, które są tak bardzo w punkt, że to się i lekko czyta, a jednocześnie człowiek płynie i po prostu dojrzewa chyba, mądrzeje.
Również bardzo dobra książka Wszystkie dzieci Luisa, Kamila Bałuka, aż mi było głupio po prostu, że nie przeczytałam tej książki w zeszłym roku, tak jak Wam mówiłam. I zresztą mówiąc w grudniu, bo mówiłam, że jej nie doczytałam i nie wiem dlaczego i że w ogóle muszę ją skończyć, trochę pomyliłam w ogóle, bo źle tam powiedziałam Wam. Ta książka jest o osobach, które zostały zapłodnione metodą in vitro, właśnie z nasienia dawcy, ale dawcą i biologicznym ojcem, mówi się, że około 200 dzieci, jest Louis, czy mówią też o nim dawca S, który ma zespół Aspergera. Dlatego powtarzał czynności, jak na przykład musi mieć schedule. Jezu, ja już po angielsku myślę, nie wiem co się dzieje. Za dużo angielskiego YouTube'a. Ma już plan dnia, musi mieć codziennie tak samo i jak sobie wpisał to oddawanie nasienia w harmonogram tygodnia, no to po prostu oddawał, aż ileś tam lat później nie wiem, miał związek z kobietą i zdecydował, że kończy. Sporo się dowiedziałam też o zespole Aspergera z tej książki, bardzo ciekawe. Pytanie właśnie, dlaczego nie było żadnej kontroli nad tym, dlaczego do tego doszło? No otóż dlatego, że lekarze nie mieli chyba motywacji do tego, żeby powstrzymać takiego dawcę, bo nasienie jest niezwykle cenne. Niewielu jest dawców, to były jeszcze lata 80., początek 90., jest to wciąż kontrowersyjny temat. Zresztą mówi się, że lekarz, czyli Jan Karbat, który prowadził tę klinikę, nie tylko fałszował dokumenty, okłamywał i dawców, okłamywał biorców czy biorczynie, ale także wydaje się, że są takie pogłoski, nie wiem czy to udowodniono czy nie, że także on prawdopodobnie sam oddawał własne nasienie, żeby kobiety mogły zachodzić w ciążę. Ale jest to gdzieś tam obok tego wszystkiego też historia samych dzieci, już dorosłych, które w ten sposób się poczęły, które szukają swojej tożsamości. To jest też sporo pytań o to, kim jest ojciec dzisiaj, kim nie jest, czym jest biologiczne pokrewieństwo, a czym nie jest. O takim odnajdywaniu się na nowo, bardzo, bardzo ciekawe. I poznawaniu, bo oni nawzajem zaczynają się poznawać, najpierw kilka osób, potem kilkanaście i coraz więcej osób dzięki badaniom genetycznym okazuje się biologicznymi potomkami właśnie tego mężczyzny. Bardzo Wam polecam. Przechodzimy do książek, które przeczytałam, ale no jakoś nie wiem. Okej, po prostu okej, ale bez szału. I taką książką w styczniu była dla mnie książka Marcina Wichy, Jak przestałem kochać design. To książka już kilka lat temu, o której było głośno i w ogóle wszyscy ją przeczytali. Ja zawsze czytam jako ostatnia, wszystkie takie bardzo wypromowane książki. No i nie wiedziałam, o czym jest. Trochę miałam nadzieję, że no niby o designie, ale tak bardziej o człowieku. Ale jednak to jest książka o designie, więc dla wszystkich zainteresowanych właśnie designem, projektowaniem, super ważne, o użytkowości. Wybrzmiewa z niej to, że właśnie traktujemy design, czy kiedy słyszymy design, już myślimy o przedmiotach za miliony dolarów, czy jakichś w ogóle niepraktycznych rzeczach, bardzo, bardzo drogich, luksusowych. Tymczasem design tak naprawdę służy nie po prostu luksusom, tak? Czy to nie jest jego główny cel, tylko służyć ma użyteczności, po prostu użyteczności bardzo prostych przedmiotów w naszym życiu codziennym. Na przykład karcie do głosowania, którą źle wypełniamy, bo jest źle zaprojektowana. No. Ta książka jest świetnie napisana i ja to widzę. Jest naprawdę, jest zabawna, to jest bardzo inteligentny humor. Trzeba się dosyć skupić, bo to są tak esencjonalne, każde zdanie jest, że no bardzo jakby tak w punkt, nie ma żadnych powtórzeń, więc super. Ale czy ja się zachwyciłam? Nie zachwyciłam się. Ale cieszę się, że ją przeczytałam. Przeczytałam też w styczniu Małe kobietki Louisy May Alcott, bo w kinach ukazał się film Małe kobietki, więc nie mogłabym inaczej. Ale o tym powstał film na moim kanale kilka dni temu, więc zobaczcie sobie. No i na koniec książka, przy której rozczarowanie to wciąż małe słowo. Ta książka ma jedną ogromną zaletę. I to jest zaleta wybitna i naprawdę rzadko spotykana w polskich książkach. Mam na myśli oprawę graficzną Łukasza Zbieranowskiego ze studia graficznego Fajne Chłopaki. Piękna okładka. W środku mam jeszcze zakładkę.
to także te pierwsze strony są takie, no dzisiaj już się takich nie spotyka, pięknie wykończonych książek. W środku są też zdjęcia Filipa Springera, ale o tym może później. Naprawdę, jeżeli chodzi o wygląd tej książki, ja ją sama kupiłam dwóm osobom w prezencie, zakładając, że będzie to bardzo ciekawa książka. Nie róbcie tego nigdy i ja postanawiam już nigdy tego nie zrobić. Nigdy nie kupić nikomu książki przed jej przeczytaniem. Dlaczego jestem tak jakby zirytowana tą książką? Otóż dlatego, że w moich oczach miała ona niesamowity potencjał. Dlatego, że opowiada o Danii, o kraju, który jest tak bardzo idealizowany w ogóle na świecie. Kraj najszczęśliwszych ludzi, w ogóle cudo i w ogóle pięknie, czysto, bogato, wow. A Springer miał opowiedzieć, czy opowiedział o prawie Jante, które opisał w swojej powieści, to jest właśnie taka forma szkatułkowa, powieść powieści, ona temu skomplikowane dosyć i nie ma nawet czasu tego tłumaczyć, ale prawo Jante spisał w punktach w swojej powieści Axel Sandemose, duński pisarz, który potem przeprowadził się do Norwegii. No jakby to była taka powieść, która mega wstrząsnęła Duńczykami, w ogóle mieszkańcami jego rodzinnej miejscowości, bo nie wiadomo było, czy to jest oparte na faktach, czy tylko i wyłącznie wszystko wymyślił. No i jakby chyba wychodzi na to, że to było przynajmniej w dużej części bardzo prawdziwe. A samo prawo Jante no jest bardzo negatywne, to znaczy mówi o bardzo negatywnym, złowrogim, uprzedzonym podejściu do drugiego człowieka. No i tutaj Filip Springer dopisał 12 punkt, bo 11 ma prawo Jante, nie myśl, że uciekniesz od nas. Dlaczego mi się ta książka nie podoba? Poza tym, że jest niesamowicie nudna, co jest zawsze względne, to tak. Miałam dojmujące wrażenie przerostu formy nad treścią. Jak przeglądniecie sobie tę książkę, to zobaczcie, że ma się wrażenie takiego, no już zakrawającego jakąś totalnie artystyczną wizję, taką abstrakcyjną, bo to prawo Jante jest tak przedstawiane, tu poprzemieniane i te słowa i ten, musicie sobie przejrzeć, to się naprawdę ma wrażenie, że to jest jakieś takie naprawdę literatura on eł. I są takie cztery działy, które się tak niesymetrycznie ze sobą i nieregularnie przeplatają, ale co chwilę macie, nie wiem, mosty, podróż, Ole i książka. I każda z tych opowieści niby ma się uzupełniać, przy czym mosty są absolutnie, nie powiem skąd w tej książce, nie rozumiem tego. To jest totalnie architektoniczny opis każdego mostu chyba w Danii. Podróż to podróż samego Filipa Springera, który sobie podróżuje i w zasadzie można mieć czasem wątpliwości, po co. Ole to właśnie historia Olego, który nie chciał się spotkać ze Springerem, więc Springer go sobie wymyślił. No i Filip Springer opisuje stalkowanie Olego. Tak naprawdę można określić, bo jest naprawdę creepy, w jaki sposób on chodzi za tym Olem i nie wiemy, czy to naprawdę tak chodził, czy nie chodził, ale to jakby wydaje mi się, że zatarły się jakby autorowi już troszeczkę granice tego, co ma sens, a co nie ma sensu. A książka to opis jakby jak krążył po bibliotece i nie tylko egzemplarz powieści Sandemosego, w którym było opisane, kto jest kim. Miałam nadzieję, że to będzie podróż pokazująca to, że żadne społeczeństwo nie jest idealne i żaden człowiek nie jest idealny i każdy z nas ma pokusy małostkowości. No nie wierzę, że ktoś nie ma. Nie wierzę, że nikt nie ma żadnych uprzedzeń, że nikt nie ma jakichś, wiecie, swojej ciemnej strony. Jakby z tym się trzeba skonfrontować, warto się z tym skonfrontować i być tego świadomym. Ale no nie. Miałam nadzieję, że to także pokaże, no, złożoność społeczeństwa duńskiego, ich historii, tego, kim oni są. Nie dowiedziałam się tego. Bardzo irytowało mnie cały czas cytowanie dziennikarzy New York Timesa i wszystkich zachodnich w ogóle jakichś dużych gazet, gdzie Filip Springer wykazywał, że oni tak powierzchownie traktowali to prawo Jante i to było taki cytat za cytatem, tam nie było narracji. A on to rozumie, to prawo Jante. No szkoda, że nie potrafił opowiedzieć o nim w książce. A na koniec naprawdę wyraźnie słychać w tej książce, że autor nie rozmawiał z bohaterami po duńsku, tylko rozmawiał po angielsku. Przy czym jeszcze
super irytujące jest to, że żeby podkreślić duńskość tej opowieści, raz, są w niej zdjęcia, których no nie rozumiem za bardzo. To zdjęcia rozumiem z tego miasta, które miało być Jante, no nie wiem, co jakby. Są ładne zdjęcia, no ładne takie proste zdjęcia, minimalistyczne, takich widoków, że no ja w Belgii bywałam, więc to jest ten klimat, nie? Pewnie Belgia, Holandia, Dania, te rejony, tak tam wygląda, ale nie wiem, czemu to ma służyć. Czy te fotografie mają podkreślić, że jesteśmy w Danii i to jest taki klimat? Drugim pomysłem autora na to, żeby pokazać, że jesteśmy w Danii, jest rzucanie takich duńskich słówek. No i to jest dosyć śmieszne, wiedząc, że on sam nie mówi po duńsku, ale rzuca słówka duńskie, typu nazwę jakiegoś napoju albo nazwę jakiegoś jedzenia. Piłem sobie i tu napis jakiś duński, duńska nazwa własna, no nie? I nie bez tłumaczenia. No i nie polecam tej książki. Chciałam wyrazić swoją frustrację, dlatego że Philip Springer to jest wspaniały pisarz i wspaniały, bardzo intrygujący reporter, który potrafił napisać 13 pięter. I jest mi strasznie szkoda. A przede wszystkim ta opowieść ma potencjał. I chcę, żeby ktoś napisał właśnie o tym. Nie sądź, że jesteś kimś, nie sądź, że nam dorównujesz, nie sądź, że jesteś mądrzejszy od nas, nie wyobrażaj sobie, że jesteś lepszy od nas. Żeby ktoś naprawdę napisał książkę o tym, jak zatrzymujemy siebie nawzajem w rozwoju, jak społecznie naciskamy siebie nawzajem, żeby tylko nie był nikt lepszy od nas. Bo taki pociąg do takiej postawy, no jejku, ma pewnie każdy człowiek, nawet nie mówię każde społeczeństwo. Jak to się przejawia, jak to w nas gra? Na przykład na przykładzie Danii, która jest tak najbardziej szczęśliwym narodem świata, byłoby fascynujące. Wyjdzie zaraz na to, że bardziej lubię krytykować książki niż o nich opowiadać, ale cóż, może tak jest. Dajcie znać w komentarzach, czy którąś z tych książek znacie, czy którąś czytaliście, czy macie jakąś inną opinię na ich temat, coś innego w nich zauważyliście, zapamiętaliście. Będę z radością Wasze komentarze czytać i sama się nimi ubogacać. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.